Serdecznie zapraszam do obejrzenia relacji z konferencji, która odbyła się w Instytucie Kardiologii z okazji Światowego Dnia Zespołu Marfana, 3 grudnia 2019 roku. Prelegentami na tym wydarzeniu byli wybitni specjaliści z wielu wiodących ośrodków z całej Polski. Jeżeli uważasz, że te nagrania, wykłady są dla Ciebie ciekawe, przydatne, wartościowe i pomocne, wesprzyj proszę działalność Stowarzyszenia Marfan Polska dowolną kwotą. Zorganizowanie takiej konferencji to wielki wysiłek, zarówno organizacyjny, jak i finansowy. Prelegenci występują bezpłatnie, poświęcają sporo czasu na przygotowanie wykładów. Dyrektor Instytutu umożliwił nam zorganizowanie sympozjum w Instytucie Kardiologii bez ponoszenia kosztów wynajmu auli. Natomiast takie wydarzenie to kilka tygodni intensywnej pracy, spotkań, koordynacji, a także świadczenia płatne. Wydruki identyfikatorów, catering i koszty promocji, takie jak plakaty, zaproszenia. Samo nagranie prelekcji i dźwięku to też koszty. Członkowie stowarzyszenia, w tym ja osobiście, staram się jak najwięcej realizować sam, ale niestety nie posiadam w prywatnych zasobach wszystkiego co potrzebne, aby zgrać materiał na takich wydarzeniach. Dlatego stowarzyszenie jest zmuszone do odpłatnego wypożyczenia sprzętu czy korzystania z płatnej obróbki dźwięku. Dlatego też e, każda darowizna jest dla stowarzyszenia bardzo potrzebna. Bez tego nie będą możliwe kolejne działania w Nowym Roku. Szczegóły na temat, jak wesprzeć stowarzyszenie, w tym numer konta, znajdziesz w opisie poniżej. Serdecznie zapraszam do obejrzenia wykładu. Szanowni Państwo, e, 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 chciałabym serdecznie podziękować organizatorom konferencji e, e, za zaproszenie pediatry, kardiologa dziecięcego, do wygłoszenia wykładu o zespole Marfana u dzieci. Jest to choroba dziedziczna, a więc występuje u dzieci, ma pewne odrębności i problemy, które są specyficzne dla populacji pediatrycznej. Proszę Państwa, podobnie jak u pacjentów dorosłych, zmiany histologiczne ściany aorty doprowadzają do poszerzania progresywnego opuszki aorty, wytworzenia tętniaka, najczęściej aorty wstępującej, rozwarstwienia aorty i te stany są stanem zagrożenia życia. Poszerzanie się opuszki aorty doprowadza do niedomykalności zastawki aortalnej różnego stopnia. Chciałabym podkreślić istotne znaczenie i częstość występowania. Patologii zastawki dwudzielnej u dzieci z zespołem Marfana. Prolaps płatków, który doprowadza do niedomykalności zastawki. Podobne zmiany, ale mniej nasilone, dotyczą zastawki trójdzielnej. Pacjent i dziecko z zespołem Marfana ma zaburzenia rytmu bardzo często. Opisywane jest, że najczęściej są to komorowe zaburzenia rytmu, ale doświadczenie z dnia codziennego wskazuje, że mogą to być również bardzo złożone, oporne na leczenie nadkomorowe zaburzenia rytmu serca. Stopień poszerzenia opuszki aorty zwiększa się wraz z wiekiem pacjenta. Chciałabym zwrócić uwagę Państwa na fakt, że częstość występowania poszerzenia aorty u dzieci i w populacji dorosłych jest porównywalna, co potwierdza fakt, że poszerzenie opuszki aorty bywa stwierdzane i występuje od wczesnego dzieciństwa niedomykalność zastawki dwudzielnej spowodowana zmianami histologicznymi płatków zastawki dwudzielnej doprowadzającymi do prolapsu i do niedomykalności. Ale w populacji pediatrycznej jest szalenie istotny fakt, że u dzieci ciężka niedomykalność zastawki dwudzielnej z powodu prolapsu jest najczęstszą przyczyną niewydolności serca i zgonu. Było już mówione przez panią profesor i wspominane o kryteriach Uniwersytetu Gent. Rozpoznanie zespołu Marfana opiera się na opublikowanych w 2010 roku kryteriach Gent, które te najnowsze podkreśliły znaczenie dwóch podstawowych objawów klinicznych, jakim jest podwichnięcie soczewki i poszerzenie opuszki aorty lub rozwarstwienie aorty. Ale kryteria, kryteria te uwzględniły również wynik badania molekularnego, czyli stwierdzenie mutacji w obrębie genu fibroliny. Kryteria gen odwołują się i różnicują rozpoznanie w zależności od obecności lub braku wywiadu rodzinnego i kryteria określają współistnienie tych objawów klinicznych jak podwichnięcie soczewki, a przede wszystkim poszerzenie opuszki aorty Z score powyżej 2. Chciałabym tutaj nadmienić, że my, pediatrzy w populacji pediatrycznej, wszystkie wymiary indeksujemy do powierzchni ciała i posługujemy się skalą Z score. Ale u pacjentów poniżej 20 roku życia czyli u dzieci, o których tutaj mówimy, należy wyróżnić pewne sytuacje szczególne. Jeżeli skala systemowa wynosi poniżej 7 punktów i jest graniczna wartość Z aorty, rozpoznajemy niespecyficzną chorobę tkanki łącznej. Natomiast jeżeli jest obecność mutacji genu fibroliny i wartość Z aorty poniżej 3, jest to potencjalny zespół Marfana. Skala systemowa, o której również była mówiona, Obejmuje objawy kliniczne z wielu układów, i kryterium rozpoznania zespołu Marfana jest stwierdzenie co najmniej 7 z 20 punktów. Ale kryteria GENT, na co chciałabym szczególną zwrócić uwagę, nie zawsze sprawdzają się w populacji pacjentów pediatrycznych. Wiele cech zespołu rozwiera się dopiero w późniejszym wieku. Te spostrzeżenia potwierdzają, Wyniki wielośrodkowego badania w Francji, które obejmowało 259 dzieci spełniających kryteria rozpoznania gent i będących nosicielami mutacji genów fibroliny. proszę zwrócić uwagę, że aż 82% dzieci miało już we wszystkich grupach wiekowych od okresu noworodkowego do 17 roku życia występowało poszerzenie opuszki aorty Powyżej Z kor 2 i 70% dzieci, aż u 70% dzieci we wszystkich grupach wiekowych od okresu noworodkowego, co podkreślam, miało podwichnięcie soczewki. Z pracy tej wynika jeszcze jedna bardzo ważny wniosek, że poszerzenie aorty było stabilne, gdy dzieci otrzymywały beta bloker. Jakby kontynuując ten wątek, że fenotyp zespołu marfana zmienia się wraz z wiekiem, co jest szczególnie zauważalne w układzie szkieletowym. Proszę zwrócić uwagę, że takie objawy jak deformacja klatki piersiowej, nie, deformacja klatki piersiowej, objaw kciuka, objaw nadgarstka, skrzywienie kręgosłupa. One zwiększały się wraz z wiekiem, natomiast inne objawy, nadmierna wiotkość stawów czy płaskostopie, zmniejszały się wraz z wiekiem. Proszę Państwa, w tej, w tej pracy bardzo ważny wniosek autorzy wysunęli: że wzrost powyżej trzech odchyleń standardowych, powyżej średniej, istotnie rozróżniał pacjentów z zespołem marfana od pacjentów populacji ogólnej. E, e, Ewolucje zmian w trakcie, w trakcie okresu obserwacji potwierdzają również e, doświadczenie, potwierdza doświadczenie ośrodka pediatrycznego w Gent, w którym wykazano, że w momencie pierwszej prezentacji choroby zmodyfikowane kryteria Gent spełniało aż 76% pacjentów, ale tu jest grupa 23 pacjentów. W momencie początkowej prezentacji ci pacjenci nie spełniali pełnych kryteriów rozpoznania. Co się stało z tą grupą? W okresie średnim obserwacji powyżej 4 lat, 80% Procent pacjentów spełniło kryteria, rozpoznano zespół Marfana, ale 20% w dalszym ciągu nie spełniało kryteriów, rozpoznano potencjalny zespół Marfana. W podsumowaniu aspektu rozpoznania zespołu Marfana u dzieci należy podkreślić, że zmodyfikowane kryteria GENT są dobrym narzędziem diagnostycznym dla dzieci z zespołem Marfana. U około 80% dzieci rozpoznano zespół Marfana w momencie początkowym prezentacji choroby, ale pacjenci, którzy zostali sklasyfikowani jako potencjalny zespół Marfana lub niespecyficzne zaburzenie tkanki łączeń w dalszym ciągu wymagają wnik lewej obserwacji kardiologicznej, wielospecjalistycznej i reewaluacji, czy nie, będzie, nie będą spełniane pełne kryteria rozpoznania zespołu Marfana. To, co podkreślał pan profesor Kuśmierczyk, dotyczy również pe populacji że podejście musi być wielodyscyplinarne, z udziałem wielu specjalistów, nie tylko kardiologów, kardiochirurga, ale również innych, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem zespołem Marfana. Też było wspomniane w czasie poprzednich wykładów, jak często wykonywać badania obrazowe. U dzieci zaproponowano, że badanie echokardiograficzne. Jeśli wymiar aorty Z-score jest stabilny, co 6 miesięcy, jeżeli jest szybki wzrost Z-score aorty, co 2 lata, jeśli nie ma poszerzenia aorty. Również rezonans magnetyczny, to co my pediatrzy mamy problem, zawsze musimy rozważyć, czy dziecko będzie wymagało znieczulenia do długiego badania. Jeśli jest planowana operacja kardiochirurgiczna, rezonans powinien być wykonany i w zależności od wyników badań co, 5, do, co, 3, co 3 do 5 lat, ale podkreślam jeszcze raz, że to podejście i te wskazania powinny być bardzo zindywidualizowane. Aspekt leczenia u dzieci. Wiemy, że nie tylko leczenie farmakologiczne, że mus, musi, muszą istnieć tu zalecenia dotyczące zmiany stylu życia. Musimy powiedzieć dziecku, czy ma ćwiczyć na WF-ie, jaką aktywność sportową ma uprawiać. No no, i oczywiście zawsze należy brać pod uwagę, że może to być pacjent, który będzie wymagał zabiegu kardiochirurgicznego. Ale jakie leczenie? Czy tylko beta-bloker, czy, beta czy może bloker receptora angiotensyny losartan, a może leczenie skojarzone beta-bloker i bloker receptora angiotensyny? Drugie pytanie, które sobie zawsze zadajemy: kiedy rozpocząć leczenie farmakologiczne u dziecka? I tutaj wyniki badania randomizowanego z dzieci były leczone propranololem lub nie, wykazały, że w grupie dzieci leczonych propranololem propranolol istotnie zmniejszał aż czterokrotnie. Tempo poszerzania się opuszki aorty, czyli wykazano wysoką skuteczność leczenia beta-blokerem. Również w populacji pediatrycznej ukazało się kilka badań dotyczących leczenia losartanem. Tutaj są to populacje pediatryczne, gdzie były trzy badania, gdzie stosowano tylko losartan, kilka badań, gdzie porównywano skuteczność walsartanu, losartanu do beta-blokerów. I również tutaj wykazano, że losartan spowalniał tempo poszerzania się aorty. W niektórych badaniach te, te różnice były istotne statystycznie. W badaniu opublikowanym w 2014 roku bezpośrednio porównano skuteczność losartanu i atenololu właśnie u dzieci. Mówimy tutaj o populacjach pediatrycznych. Zarówno atenolol, jak i losartan efektywnie zmniejszyły wymiar Z-Score opuszki aorty. Nie było różnicy pomiędzy oboma lekami. W związku z tym na chwilę obecną autorzy konkludują, że beta-blokery są skuteczne w leczeniu dzieci z zasmałem Marfana. Są to leki pierwszego rzutu, pierwsze, na pierwszej linii, ale Losartan, wyniki badań na to wskazują, że wydaje się dobrą i skuteczną alternatywą. Natomiast... Yy, Terapia skojarzona, LOSARTA, czyli beta-bloker i antagonista receptora angiotensyny drugiej. Mimo, że są pierwsze prace, które wskazują przewagę nad y, terapią izolowaną, to jednak tutaj potrzeba jest jeszcze więcej badań. Proszę Państwa, kiedy rozpocząć leczenie? Czy w momencie rozpoznania choroby? Czy kiedy występuje poszerzenie opuszki aorty, a może kiedy istnieją dowody na postępujące poszerzenia opuszki aorty? I tutaj również posługujemy się wynikami badań przeprowadzonych w populacji pediatrycznej, dzieci były leczone beta-blokerami. I w jednej z prac wykazano, że maksymalne poszerzenie aorty występowało między 6 a 14 rokiem życia. W związku z tym autorzy wysunęli wniosek, że leczenie w młodszym wieku w większym stopniu zahamowało tempo poszerzania się aorty. A w drugim badaniu również wniosek, że zmniejszenie poszerzania się aorty było wyraźniejsze, gdy czas trwania leczenia był dłuższy, czyli innymi słowy, kiedy leki były włączone. Wcześniej. Popiera to również kolejna praca, w której porównano skuteczność losartanu i atynololu i wykazano, że oba leki były skuteczne, ale ich skuteczność była szczególnie duża w populacji dzieci młodszych w porównaniu do starszych uczestników badania. Z kolei y, y, eksperci kanadyjscy w 2016 roku zaproponowali jakby Inny schemat włączania leczenia farmakologicznego w oparciu o wymiar opuszki aorty mierzony w skali Z-score. Jeżeli nie było poszerzenia opuszki aorty lub Z-score poniżej dwóch, to żeby włączyć leczenie, sugerują uwzględnienie jeszcze innych czynników, tak jak historia rozwarstwienia aorty w rodzinie, tętniaka, krętość tętnicy kręgowej, o której tutaj pani doktor w czasie, wykładu też wspomniała, czy też zwiększona sztywność aorty. Jeśli... Poszerzenie opuszki aorty z Z-skorem powyżej 2,5. Autorzy sugerują włączenie beta-blokera lub blokera angiotensyny drugiej. Natomiast najbardziej ciężej, najciężej chora grupa pacjentów, kiedy jest bardzo istotne poszerzenie opuszki aorty z score powyżej 5 lub wzrastająca, wzrastający w czasie z score wtedy tutaj to jest grupa, gdzie można rozważyć terapię skojarzoną. Proszę Państwa, wskazania do operacji były tutaj yy, bardzo dokładnie przedstawione, ale ja ponownie okiem pediatry chciałabym powiedzieć, że wskazania do leczenia operacyjnego u dzieci są ustalone indywidualnie, nie ma odrębnych wskazań dla populacji pediatrycznej. Proszę Państwa, chciałabym się podzielić Państwem, przedstawić przypadek dwóch pacjentów, przypadki kliniczne z grupy, z grupy ponad 30 pacjentów pozostających pod opieką Kliniki Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka. Aktualnie chłopiec pięcioletni, który urodził się o czasie, ale z niską masą urodzeniową, długość ciała już powyżej 97%, w piątym miesiącu życia pediatra wysłuchał szmer nad sercem. Skierował celem diagnostyki kardiologicznej do oddziału rejonowego w badaniu echokardiograficznym dwupłatkowa zastawka aortalna poszerzenie opuszki aorty proszę zwrócić uwagę z 3 wypadanie płatków zastawki dwudzielnej z umiarkowaną niedomykalnością były również stwierdzane inne fenotypowe cechy zespołu Marfana było również podejrzenie podwichnięcia soczewki. Był opóźniony istotnie rozwój psychoruchowy, obniżone napięcie mięśniowe. W tym momencie włączono, czyli w piątym miesiącu, już beta-bloker czy metoprolol. Pacjent został skierowany do poradni genetycznej. W okresie późniejszym otrzymaliśmy wynik potwierdzający obecność mutacji w genie fibrylnym. W 8, 8 miesiącu życia wystąpiły objawy niewydolności serca, była konieczność modyfikacji, intensyfikacji terapii. Do beta-blokera został dołączony inhibitor enzymu konwer konwertującego w dziesiątym miesiącu życia, to co wspomniałam akurat u tego pacjenta, nawracające często skurcze przedsionkowe, wymagające leczenia amiodaronem, którego nie można było, każda próba powodowała nawrót arytmii. Dopiero w sierpniu tego roku udało się zmienić na lek propranolol dziecko ma 3,5 roku życia poszerzenie opuszki aorty wynosi z-score 8 aorta wstępująca i istotna niedomykalność zastawki mitralnej w drugim roku życia poszerzenie opuszki Z-Skor 9 i już masywna niedomykalność zastawki mitralnej. W sierpniu tego roku był hospitalizowany w naszej klinice. Utrzymujący się niedobór masy ciała. W badaniu okulistycznym potwierdzono podwichnięcie soczewki. W badaniu echokardiograficznym proszę zwrócić uwagę zastawka aortalna dwupłatkowa, znacznie poszerzony pierścień zastawki aortalnej, poszerzenie opuszki aorty, który, która wynosiły tutaj score 10 czy 48 mm. Jeśli chodzi o zastawkę dwudzielną, również poszerzony pierścień zastawki dwudzielnej, wydłużone prolapsowate płatki, masywna niedomykalność zastawki mitralnej, powiększony lewy przedsionek i powiększona lewa komora. To rozpoznanie echokardiograficzne zostało potwierdzone w badaniu ANGIO-CT. istotnie tętniakowato poszerzona opuszka aorty wymierzono ją jako 50 Milimetrów. Porównując wielkość opuszki w badaniu angiograficznym, proszę zwrócić uwagę, jak była tutaj istotna progresja poszerzania się opuszki aorty od momentu rozpoznania do aktualnej hospitalizacji. Gdybyśmy chcieli cechy u naszego pacjenta umieścić w skali systemowej GENT, proszę zwrócić uwagę podkreślone żółtym tym, to są objawy, które występowały u naszego pacjenta, czyli łącznie 10 punktów z 20 możliwych. Również tutaj wywiad rodzinny, ponieważ był obciążony u tego pacjenta, on tak naprawdę wypełniał czy spełniał wszystkie możliwe kryteria rozpoznania. Jakie są losy? Chłopiec został zakwalifikowany do y, operacji kardiochirurgicznej. W obrębie zastawki, dwupłatkowej zastawki aortalnej y, planowana jest operacja remodelingu opuszki i naprawa zastawki aortalnej z plikacją płatka tylnego oraz anuloplastyka zewnętrzna. Jeśli chodzi o zastawkę dwudzielną, planowany jest pierścień do anuloplastyki mitralnej, czyli planowane są operacje naprawcze, operacja naprawcza na obu zastawkach. I drugi przypadek, pacjentka, która się urodziła w styczniu 2004 roku, nieco inny przebieg, ale równie, równie intensywne i agresywne objawy zespołu Marfana. Od pierwszego roku życia... Była już pod opieką naszej kliniki. Podejrzenie zespołu Marfana, ale występował również ubytek w przegrody międzyprzedsionkowej, prolaps zastawki dwudzielnej, niedomykalność pierwszego stopnia. W drugim roku życia operacyjne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, w siódmym roku życia prolaps płatków zastawki dwudzielnej i trudzielnej, niedomykalność mitralna pierwszego stopnia i już opuszka oorty 42 mm. W dziewiątym roku życia Był to luty 2013 roku z powodu znacznego pogorszenia tolerancji wysiłku i znacznej progresji choroby w badaniu echokardiograficznym została przyjęta do kliniki w badaniu wszystkie cechy, znaczy cechy fenotypowe zespołu Marfana. Ale to, co w badaniu echokardiograficznym, to bardzo duża progresja w porównaniu do badania poprzedniego zmian hemodynamicznych. Zastawka aortalna trzypłatkowa, ale poszerzony pieścień zastawki aortalnej, Z-score prawie 7, tętniak aorty wstępującej 76 mm, Z-score 12 i istotna niedomykalność zastawki aortalnej. E, e, obraz aorty został, czyli tętniak aorty wstępującej potwierdzony w badaniu e, angiografii komputerowej. W badaniu echokardiograficznym również zmiany dotyczące zastawki e, dwudzielnej. Prolaps obu płatków zastawki e, dwudzielnej z niedomykalnością drugiego stopnia. Również niewielki prolaps zastawki trójdzielnej. Pacjentka została zakwalifikowana do operacji kardiochirurgicznej. Operacja odbyła się w marcu 2013 roku przez pana profesora Jacka Różańskiego i obecnego tutaj pana profesora Mariusza Kuśmierczyka. Implantowano mechaniczną zastawkę dwudzielną numer 31 i zastawkowy graft aortalny o średnicy numer 23. Proszę państwa, ta dziewczynka miała bardzo powikłany przebieg pooperacyjny już po przeniesieniu do Centrum Zdrowia dziecka, Proszę zwrócić uwagę ponownie utrwalony częstotliwość przeciąkowy, złożone nawracające nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, niewydolność ostra oddechowa, nerek, niewydolność serca, zaburzenia krzepnięcia. Miała również rewizję śródpiersia z powodu objawów tamponady. Była wielokrotnie badana w klinice kardiologii. Chciałabym pokazać Państwu badanie z września 2013 roku, czyli tak naprawdę pół. Roku o operacji kardiochirurgicznej. I w badaniu echokardiograficznym zastawka mechaniczna w pozycji aortalnej o prawidłowej ruchomości dysków, prawidłowy przepływ przez zastawkę, pięknie otwierające się dyski i bez utrudnienia napływu. Zastawka mechaniczna w pozycji mitralnej o prawidłowej ruchowości dysków i również nie budził wątpliwości, przepływ nie było cech zwężenia, czyli bardzo dobrze hemodynamicznie funkcjonujące zastawki. Ta pacjentka przez długi okres po operacji przebywała pod opieką właściwie trzech ośrodków naszej, Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka, pod opieką poradni kardiologicznej w miejscu zamieszkania i pod opieką kardiochirurgiczną w Instytucie Kardiologii w Aninie. Jest w tej chwili leczona metoprololem, otrzymuje jeszcze wyrozpiron i warfarynę. Ostatnia wizyta tej pacjentki była w grudniu 2018 roku. Dziewczynka czuje się dobrze, nie zgłasza dolegliwości, bez objawów niewydolności serca. W badaniu echokardiograficznym obraz stacjonarny, dobra funkcja zastawek mechanicznych w pozycji aortalnej i mitralnej. Wielkość i funkcja lewej komory w normie, bez zaburzenia rytmu serca. W niektórych zapisach EKG obserwuje się wydłużenie odcinka odstępu QT dziewczyna jest pod opieką wielospecjalistyczną w rejonie, prowadzi nauczanie indywidualne. I z chęcią przyjeżdża, mimo wspomnień, na wizyty kontrolne do Centrum Zdrowia Dziecka. Dziękuję bardzo za uwagę.